również swoim jako koordynatora Miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO chciałem powiedzieć, że ja się bardzo cieszę z tego, że takie rzeźby co roku praktycznie możemy odsłaniać. Cieszę się dodatkowo, bo nasze miasto już ładne, już coraz piękniejsze i uznane przez cały świat jako wyjątkowe, jest jeszcze bardziej atrakcyjne. A dodatkowo osobiście cieszę się, że jest to już trzecia rzeźba pana Alojzego Niedbałej, którego jako uczeń jeszcze szkoły podstawowej miałem okazję poznać i zobaczyć, jak rzeźbi. Także jest to dla mnie takie osobiste też przeżycie. Cieszę się, że z inicjatywy stowarzyszenia właśnie rzeźby pana Alojzego są powiększane i na stałe zagościły w naszym mieście. Dziękuję bardzo. A ja dodam tylko, że te rzeźby, które zgromadzili przez wiele lat państwo Segietowe, są w tej chwili na stanie, w cudzysłowie, w muzeum, są w dobrym miejscu, nic im się złego nie stanie. Mamy możliwość czerpania z tego wzornictwa, można powiedzieć, więc zobaczymy, co będzie w następnych latach. To jest, proszę państwa, w sumie już szósty gwarek, trzeci autorstwa Alojzego Niedbały. Żeby być może nam się ten Niedbała aż tak za bardzo nie opatrzył, może pójdziemy w trochę innym kierunku, bo przecież gwarkowie są bardzo różnorodni, są w brylach, bez bryli, z brodą, bez brody. Roztomajci, jedni mają psy, jedni mają inne. Może rodzina pana Alojzego wyjaśni, co to jest ta kula, bo na pewno powodniczanie się będą zastanawiać. To nie jest kula, nie kawał węgla. Ale taki równy tym kawał węgla, taki brykiet. No powiedzmy, że to jest brykiet. Aha, specjalnie wyciosą. Czyli nawet wungel musiał mieć równe kształty. Dobrze. Rada dzielnicy na pewno się cieszy ze pomnika, ale też się cieszy z tego, że ten skwer w tej chwili pięknieje. Myślę, że na początku przyszłego roku to już będzie fertig i rozumiem, że ludzie już teraz nigdzie, nigdzie nie będą chodzić, no tu. Panie Grzesiu. Oczywiście pięknieje nam tutaj centrum Bobrownik. Bardzo się cieszymy. W naszej siedzibie Rady Dzielnicy. Bardzo miło, że udało się pan Matejczyk, już nie wiem, czy jest dzisiaj obecny, przed 15 latami już mówił o tym, żeby tutaj ryneczek powstał. Były inne potrzeby. W tej chwili bardzo się cieszymy, że mamy taką piękną inwestycję. Taki fajny skwer nam się tutaj robi. Będzie nowy plac zabaw. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. No ja tak patrzę, panie burmistrzu, jak oni będą mieć taki fajny rynek, żeby się od górni odłączyli. Wtedy burmistrz z nimi. Rynek Tarnowski Górak jest jeden. Wiecie, rynek Tarnowski Górak jest jeden, to sobie powiedzmy jasno, natomiast to jest miejsce, na którym starsi ogrodniczanie pamiętają, tu był staw przeciwpożarowy. W tym rozkopanym miejscu była straż pożarna, a tu był staw przeciwpożarowy. Pluskać się tu nie będziemy, ale myślę, że to będzie dobre miejsce do spotkań, do odpoczynku. A kiedy dzieciaki będą się za plecami tam trochę bawić na bezpiecznym placu zabaw, tu będzie można spokojnie odpocząć. Proszę państwa, Niedbała to jeden z wielkich Tarnogórzan. Było też wielu znanych, nie do końca Tarnogórzan, bo ludzie, którzy przyjeżdżali do nas, zostawiali coś po sobie. Hajnał Tarnogórski to oczywiście autorstwo Józefa Szweda, którego festiwal mamy tutaj zawsze na tydzień przed gwarkami. A teraz czas na melodię jednego człowieka bardzo znanego, który do Tarnowskich Gór przybył, zostawił bardzo mocne dziedzictwo. Co więcej, jego dom stoi w mieście, ale nie w Bobrownikach, tylko w centrum. Chodzi oczywiście o Rudolfa Karnala, który napisał pieśń pod tytułem Tarnowicer Glockline w wersji polskiej Tarnogórski Dzwoneczek i teraz ten utwór w wykonaniu Silesian, Brass Quartet dla państwa.